Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Magda Biejat i Maria Wijat, witam serdecznie. Reprezentujecie coś takiego, co się nazywa e-wolontariat. No i ta literka E, która jest strasznie modna, bo wszystko jest teraz E, jakby sugeruje już, na czym ten wolontariat może polegać, czyli rozgrywa się gdzieś w wirtualu raczej niż w realu, chociaż jak już zdążyłem się dowiedzieć, również do realu wolontariat i wasza działalność zaczyna się przenosić powoli. No ale dobrze, może od początku. Czym jest w ogóle e-wolontariat, tak może prawie encyklopedycznie, na czym to polega? Encyklopedycznie ciężko stwierdzić, ponieważ ciągle pracujemy jeszcze nad opracowaniem definicji e-wolontariatu, ze względu na to, że bardzo, bardzo wiele różnych rodzajów działań wchodzi w zakres tego zjawiska, o czym jeszcze pewnie będzie mowa. Natomiast pan tutaj bardzo trafnie zdiagnozował i zdefiniował, że jest to po prostu wolontariat przeniesiony do przestrzeni wirtualnej, stąd to e. To ja mam prośbę, w realu i w wirtualu unikajmy tego pana, dobrze? Bo tak wytwarzamy dystans, chociaż i tak siedzimy od siebie w pewnej odległości. Dobrze? Dobrze. Jak najbardziej. I także trafnie to zdiagnozowałeś, że jest to właśnie wolontariat przeniesiony do przestrzeni wirtualnej. I to E jest modne, dlatego że bardzo wiele inicjatyw, bardzo wiele zjawisk z naszego współczesnego życia przenosi się do sieci. Nie wiem, możemy spotykać się ze znajomymi, umawiać się, robić zakupy, grać w gry i tak dalej. I podobnie możemy pomagać przez internet i stąd się wzięła ta inicjatywa z chęci pokazania, że internet może służyć nie tylko do rozrywki, ale również do pomagania i z chęci zmiany negatywnego wizerunku internetu. Ja mam od razu pierwszą wątpliwość, bo wolontariat to jest coś takiego, co kojarzy się oczywiście z pomaganiem, ale kojarzy się również z relacjami interpersonalnymi. Bardzo często te osoby, którym pomagają wolontariusze, cenią sobie ten bezpośredni kontakt, możliwość porozmawiania z drugą osobą, niekoniecznie nawet na tematy, które są związane z pomocą bezpośrednio. A tutaj mamy barierę jednak w postaci internetu, chociaż z drugiej strony jest to również pewnego rodzaju udogodnienie, bo jeżeli ktoś mieszka w Szczecinie, może pomagać komuś, kto mieszka w Krakowie na przykład. Oczywiście. No to jest też tak, że po pierwsze coraz rzadziej się patrzy na internet jako barierę, w tym sensie, że nie ma się realnego kontaktu z kimś. Coraz bardziej się zaciera ten, tak jakby to, czym jest realny kontakt, a czym on nie jest. A poza tym jednak wolontariat to nie tylko pomoc konkretnym osobom, ale to też przeróżne inne sposoby działalności na rzecz dobra wspólnego. Tutaj też stąd się pojawia nasz problem z definicją, bo jakby wolontariat w pierwszym takim odruchu kojarzy się z współpracą z organizacjami pozarządowymi, z pomaganiem, nie wiem, osobom starszym czy dzieciom i tak dalej. Natomiast wśród przykładów, które znaleźliśmy, były też takie działania, które polegały na gromadzeniu wiedzy na przykład, które nie są bezpośrednią pomocą nikomu konkretnemu. No właśnie, tutaj należałoby chyba zadać pytanie, jakie działania mogą wchodzić w zakres wolontariatu, bo to raczej chyba nie jest jeden do jednego w stosunku do wolontariatu, który odbywa się w świecie, ma miejsce w świecie realnym, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy, no oczywiście możemy jakiejś starszej pani zrobić zakupy przez internet, zamawiając za pomocą sieci to, czego akurat potrzebuje, natomiast chyba nie o to tutaj chodzi. No zdecydowanie nie i myślę, że tutaj warto też podkreślić, że e-wolontariat nie jest czymś, co ma zastąpić wolontariat tradycyjny, że są to jak gdyby on nie wyprze na pewno wolontariatu tradycyjnego z tego względu, że jest część wolontariatu tradycyjnego, który właśnie polega i bardzo silnie jest związany z takim bezpośrednim kontaktem z drugim człowiekiem. No i tutaj niestety to medium, jakim jest internet, uniemożliwia ten kontakt w pewien sposób, taki najbardziej osobisty, w sensie spotkania bezpośredniego w realu tak zwanym. Natomiast wolontariat też, tak jak Magda już powiedziała, otwiera możliwości na bardzo wiele innych rodzajów aktywności i tutaj chociażby tworzenie artykułów w Wikipedii można wymienić jako przykład takiej działalności, która nie wymaga już tego bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem i tego rodzaju działań jest również bardzo dużo wolontariackich. Trudno powiedzieć, trudno zdefiniować cały ten zakres działalności, która wchodzi w skład wolontariatu. Natomiast tutaj my zorganizowaliśmy konkurs Odkryj wolontariat i po pierwszej edycji już bardzo wiele inicjatyw, o których nawet nie myśleliśmy, że mogłyby być wolontariatem, się zgłosiło. Stąd coraz bardziej poszerza się to pole naszej definicji wolontariatu i coraz więcej ciekawych takich sposobów aktywności, sposobów pomagania, które nawet nam samym nie przyszły do głowy, tutaj się pojawia. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.